Czy jesteśmy w stanie rzeczywiście przewidzieć i dobrze zaplanować budżet europejski na 7 lat? Czy jesteśmy przygotowani na zaskakujące sytuacje, na nieprzewidziane okoliczności, na kryzysy? Czy budżet przygotowany na 7 lat nie powinien z góry być przygotowany na rewizję, na zmianę? Generalnie Parlament się zgadza. Zgadza się co do listy priorytetowych działań tego, że trzeba będzie przeznaczyć pieniądze dla Ukrainy, że trzeba będzie wzmocnić kwestie innowacyjności, konkurencyjności na rynkach światowych, wzmocnić pieniądze na migrację, ale również uelastycznić budżet po to, żeby można było reagować na nieprzewidziane okazje. Parlament nie, nie domaga się większych pieniędzy. Parlament Europejski wspiera priorytety najważniejsze dla Unii, pokazuje jak to osiągnąć i wzywa Radę do szybkiego działania.